Trum Trum Productions prezentuje Arbuzowa eksplozja. Co za długa kolejka. Co ja widzę? Arbuz? O nie, przypomniał mi o nim. To zdarzyło się w sklepie. Przyszedł do warzywniaka. Zakręcony amorek. Potrzebujesz pomocy? Już widziałam nasz ślub. A to ta zła dziewucha. Przepraszam bardzo. Jej arbuzy biją moje brzoskwinie na głowę. A ja dostałam ochroniarza. Od tej pory nienawidzę arbuzów. Bilet? Proszę. I trzymaj tego arbuza z daleka ode mnie. Nie wolno wnosić ich do środka. Zaraz. Koniec z tym. Dość tych arbuzów. Od razu lepiej. Powiedziałam, żadnych arbuzów. Do śmietnika z nim. Chowasz arbuza? W porządku. Wchodź. Mój słodki zielony arbuz. Przeznaczenie nas rozdzieliło. Ale jakoś cię przemycimy na salę kinową. Arbuzie, jesteś gotowy? Zaczynamy. Przejście dla X-Menów. Co? Kolejny cosplayer? Jestem wielkim Magneto. A oto mój hełm. Łyżko, zjaw się. Nareszcie mogę zjeść arbuza w kinie. Gdzie jest arbuz? To tylko skórka. O nie, Magneto jest rozwścieczony. Arbuzy, chodźcie do mnie. Wasz mistrz was woła. Wow, brawo panie Magneto. Dzięki za pomoc. Wszyscy arbuzowi przestępcy, proszę opuścić kino. Praca z tobą to przyjemność. Jestem Zack Fastball, gwiazda koszykówki. Wow, jestem fanką tego koszykarza. Proszę, pokaż mi twoją sztuczkę. Tylko raz. W porządku. Raz, dwa, rzut i... Piłka wpada prosto do kosza. Ups. Pomaluj arbuza farbą akrylową pędzlem w gąbce. Dodaj jasnozielone elementy. Zaznacz krawędzie niezmywalnym markerem. Zrób linię, żeby wyglądał jak piłka do kosza. Czy to arbuz? Ale ten rzut, co? Wynocha z kina! Ten upał jest nie do zniesienia. Zobacz, kino! Tam będzie chłodniej. Fiu, dzięki ci, klimo. Co? Nie można wejść z arbuzem. Mam pomysł. Potrzebujemy dwóch pustych kubków. Dzięki. Pokryj żółtego arbuza. Zblenduj go. Wlej go do foremki na cake popsy. Włóż plastikowe patyczki do lizaków. I włóż je do zamrażarki. Włóż zamarznięte lizaki do kubka ze Sprite'em. Załóż słomkę na wystający patyczek. Załóż pokrywkę. Zrób sok z miąższu arbuza. Wlej go do formy do lodu. I zamroź. Włóż zamrożone kostki lodu do kubeczka z kolą. Załóż pokrywkę. Włóż słomkę. Dzięki! Nasze zwykłe napoje są gotowe. Zadziałało! Jesteśmy w środku. Zimny arbuz. Pycha. A może arbuzowy lizak? Jasne!
Karolina, mam dla ciebie niespodziankę. Zamknij oczy i nie podglądaj. Ten naszyjnik jest dla ciebie. Przyłóż szablon trójkątnego pudełka do kawałka plastiku. Przetnij go wzdłuż krawędzi. Zrób pudełko z plastiku. Sklej krawędzie. Zrób dziurkę. Przymocuj metalowe ozdoby. Zrób kilka trójkątnych pudełek. Złóż naszyjnik. Dodaj satynową wstążkę. Przekrój plasterek arbuza. Wytnij trójkąty. Włóż je do plastikowych pudełek. Zamknij. Załóż je na łańcuszek. Zawiąż je wstążką. Jest piękny! Dzięki, kotku! Jesteś taki słodki! Gratulacje! Jaki fajny naszyjnik! Wejdźcie! Jakie to wzruszające! Moja ulubiona scena! Ulepszymy ją! A może kawałek arbuza? Smacznego, kochanie! Dzięki! Jest pyszny! A to kawałek dla ciebie! Mogę też kawałek? Pewnie! Dzięki! Sprawdźmy czas. To czas X. Od teraz mogą wchodzić zwierzęta. Witajcie, rybki i pieski. O, jak miło! Chodź za mną, żółwiku. Pomaluj styropianową półkulę na czarno. Zrób części żółwia z piankoliny. Zrób głowę, łapy i ogon. Pomaluj go farbą akrylową. Narysuj linię, żeby wyglądało jak skorupa żółwia. Zaznacz oczy. Przymocuj okrągłą bazę do deserów do kółka z płyty pilśniowej. Przyklej z tyłu kółka. Sklej wszystkie części żółwia ze sobą gorącym klejem. Jaki słodki żółw! Miłego oglądania! Twój żółw jest taki szybki. Jest bardzo rozwinięty jak na swój wiek. A to nasze miejsce. Hej, rybko! Jaki słodki żółw! Tak, jest bardzo pyszna. Pycha! On je żółwia! Miłośnicy ryb są tacy wrażliwi. Chcesz arbuza? Pewnie! Jest pyszny! Czy ta dwójka je żółwia w kinie? Czy ona jest chora? Cześć! Jestem nowym ochroniarzem! Co za dziwak! Teraz przemycenie czegokolwiek będzie bardzo trudne. Nie lubię cię. Bilet? Okej, wchodź. Dzień dobry. Co tam masz? Kawałek arbuza? Co? To moja torebka! Wytnij kawałki torebki z plastikowej teczki przy pomocy szablonu. Zegnij je wzdłuż linii. Zegnij te elementy, aby połączyć części ze sobą. Sklej je przezroczystym klejem. Przyklej pasek parciany i inne ozdoby po bokach. Zrób rączkę do torebki. Włóż kawałek arbuza do środka. Jakaś świetna torebka! Jest super! Wchodź! Miłego oglądania! Czas na przekąskę. Oto mój arbuz. Jest miękki i słodki. Nie ma co zazdrościć. Ten koleś chowa arbuza pod daszkiem. To geniusz! I wchodzi bez problemu. Udało się. Ja też spróbuję. Schowam arbuza pod czapką. Ach, a oto sok z arbuza. Bilet? Co masz na głowie? Arbuza? Do widzenia. Miłego oglądania. Co to? Czuję arbuza. Mojego nosa nie oszukasz. Co masz w torbie? To nic specjalnego. Zobaczymy. To moje kosmetyki. Aha! Tu jest arbuz. To plastry pod oczy. Proszę, mój bilet. Wchodzę.
Wytnij kawałki arbuza w kształt plastrów pod oczy. Ostrożnie włóż je do czystego pojemnika. Załóż pokrywkę. Przyczep na górze etykietkę. Co za niegrzeczność! Chciał mi zabrać moje maseczki. Potrzebuję ich. Bo są takie pyszne. Częstuj się. Nie? Więcej dla mnie. Wow, spójrz na nią. Wow. Na co się patrzysz? Na ciebie, skarbie. Weź sobie popcornu. Wow. Na pewno idziesz tylko do kina? To kobieta moich marzeń. Nieźle. Gdzie moja słomka? Chcesz trochę soku z arbuza? A, pewnie. Arbuz w pierwszym rzędzie? Mogę też? Mam swoją słomkę. Chyba zjadłam za dużo arbuza. Hej, proszę, mój bilet. Czy to arbuz? To tylko torba. Wchodź. Następny. Co robimy? Ten ochroniarz nie wpuści nas z arbuzem. Mam plan. Udajmy, że jesteś kierownikiem. I zakradniemy się do środka. Dzień dobry. Jestem kierownikiem kina. To arbuz. To torebka zaprojektowana przez arbuzowego projektanta. Nie kłócić się, albo cię zwolnię. Dlaczego wpuściłeś tę dwójkę? Tylko ja tu jestem kierownikiem. Ups, zaraz to naprawię. Wynocha stąd! Zapłacicie za to! Wow! Super efekty specjalne! Brawo! Świetny film! Alicja, świetnie wyglądasz! Ty też, Karola. Jedziesz. Ach, czekamy na dziedziusia. Nie dotykaj mnie. To moje USG. Wchodź. Ty też. Spójrzcie na to. Czy to arbuz? Oto nasze miejsca. A! Zapomniałam o arbuzie. Nie martw się. Mój jest w porządku. Masz tu łyżkę. Nadal możemy jeść arbuza, oglądając film. Podobały ci się nasze lifehacki na przemycenie arbuza na salę kinową? Daj nam znać w komentarzach poniżej, które spodobały ci się najbardziej. Arbuzowa torebka, plastry pod oczy czy arbuzowy naszyjnik? I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych, śmiesznych, arbuzowych lifehacków od Trum Trum.